piątek 3 maja upłynie 228 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości z okazji rocznicy rozpoczną się mszą świętą w intencji ojczyzny, która o 10:30 zostanie odprawiona tradycyjnie na schodach konkatedry. Po mszy uroczyste przejście do Parku Konstytucji. W samo południe okolicznościowe wystąpienia i złożenie kwiatów pod dębem wolności. Pracuję nad tym, żeby wspólnie obchodzić Święto Narodowe 3 maja z udziałem wojska, służb mundurowych. Jak nas zapewnił prezydent Renkiewicz, w planie uroczystości przewidziano odpowiedni, choć niezbyt długi czas na wystąpienia polityków. To jest miejsce dla wszystkich. Ja tylko mogę prosić, apelować do polityków, żeby przy okazji świąt nie było takich wycieczek politycznych i tak dalej, żeby tą dużą politykę zostawić gdzieś tam z boku, skoncentrować się raczej na świętowaniu i tym, co obchodzimy, a nie na bieżącej walce politycznej. Ale to ja mogę o to prosić, apelować i proszę jedną i drugą stronę, żeby nie było tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, tak jak mówiłem, idziemy w dobrym kierunku i ten scenariusz wymaga jeszcze dopracowania. Chciałbym, żeby to było miasto dla wszystkich. O godzinie 13:00 uczestnicy rodzinnej majówki będą mogli podziwiać prezentację mażoretek, a 10 minut później uczniowie klas 1-3 zmierzą się w konkursie Oberka. Na 14:00 zaplanowano niespełna godzinny koncert zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna. Po występie tej formacji sceną parkową zawładną seniorzy. O 19:00 w Konkatedrze zaplanowano koncert muzyki poważnej. Exaudideus to koncert kameralny z udziałem sopranistki Marleny Borowskiej, Dariusza Wójcika, bas, oraz Dali Jatautaite, organy.